Oh, yeah. Oh, yeah. We about to get nasty up in here. Let's jump on them early and put them away quick. This is our game, baby. Our game. Siema, z tej strony Kubix, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery i to odcinek już 60, jak ten czas leci, tak jest, a co w nim mam dla Was? Mecz numer 6, finału NBA, być może ostatni, zobaczymy czy za trzecim razem uda się zakończyć serię, jak pamiętacie zacząłem tą serię od prowadzenia 3-0 i potem dwa fenomenalne mecze Oklahomy, które zmusiły nas do odwrotu, wróciliśmy do własnej hali, jest 3-2 i czas kończyć tą serię, bo jeśli nie uda się tym razem, to czeka nas mecz numer 7, a tam mogą dziać się prawdziwe cuda, chociaż mamy tą przewagę, że w meczu numer 7 gramy u siebie, to powinno być trochę łatwiej, zobaczymy jak to będzie, na razie dobry początek, pierwsza moja akcja, niestety dunk spudłowany, ale gramy dalej. To jest akcja nasza numer 2, jest po 2, świetnie tutaj zagrana akcja, taki lekki pick and pop, ale byłem niepilnowany i medium jumper, wszystko ładnie wchodzi. I najważniejsze, mocno zacząć, żeby Oklahoma nam nie odskoczyła już na samym początku, a najlepiej żebyśmy to my odskoczyli i do końca kontrolowali ten mecz. Kolejna akcja i kolejne moje punkty, świetny początek spotkania, 6 punktów z 6 drużyny, a tu jesteśmy już trochę dalej w pierwszej kwarcie, fatalna obrona. Z naszej strony nie zdecydowałem się pomóc, a powinienem. No cóż, trzeba te punkty szybko oddać. Świetnie to wychodzi, Noah, i mamy to z powrotem, co straciliśmy przez tą fatalną grę w obronie. 14 do 11, tak na razie kształtuje się ten wynik. Gramy pick and roll, ależ tu ciasno pod koszem, tak właśnie grali gracze Oklahoma. Odpuszczali trochę pół dystans, co mogłem niejednokrotnie wykorzystać, a starali się grać lepiej pod koszem, chociaż tutaj nie było szans, by mnie zatrzymać. 16, 11, dobry początek. I oby tak było dalej. No jeśli udałoby się zakończyć serię już w tym spotkaniu, to by było to, na co wszyscy czekają. W końcu zaczęliśmy od prowadzenia 3-0. To się wydawało takie proste, takie łatwe do skończenia, ale Oklahoma pokiwała palcem, powiedziała nie i wygrali dwa spotkania we wspaniałym stylu. Czy wygrają spotkanie numer 3? Na razie się nie zanosi, bo po tej trójce prowadzimy 13 punktami. Oj, nie wypuścimy chyba tego mistrzostwa NBA z rąk, 10 punktów przewagi, 49 już na naszym koncie, a jeszcze 4,5 minuty do końca pierwszej połowy spotkania, już 50 pękła, najlepiej Oklahoma w obronie nie gra, ale my też, spójrzcie, tutaj chciałem dojść do Lamba, żeby nam nie rzucił trójki w tej sytuacji, a on postanowił wciąć pod kosz i miał bardzo łatwą sytuację do zdobycia punktów, nie udało się, a my takie błędy musimy wykorzystywać i znowu 13 punktów przewagi. To w dalszym ciągu jest pierwsza połowa spotkania. 55-44, w tym momencie 11 tych punktów. 13 z naszych punktów jest moich, tylko dwie asysty, ale tu mamy asystę numer 3 i trójka Derricka Rose'a. Najwyższe prowadzenie 14-punktowe. Oj panowie, zapowiada się święto w Chicago. W tym meczu tutaj rzut rozpaczy Derricka Fishera, to było fatalnie rozegrane. Co to w ogóle była za akcja? W odpowiedzi moja kontra i jednoosobowa armia. Świetnie naoliwiona maszyna, piękne kolejne punkty i do przerwy 62, czyli bardzo wysoko do 53, więc my też najlepiej w obronie nie graliśmy. Ogólnie Oklahoma grała bardzo dobre spotkanie i to wszystko może się odwrócić w drugiej połowie. Zobaczymy jak będzie, a na razie podsumujmy pierwszą połowę tego spotkania, by świetnie widzieliście jak mi szło. Trochę gorzej jeśli chodzi o asysty, bardzo dobrze jeśli chodzi o punkty, rozgrywaliśmy te akcje. Bardzo dobrze, sporo moich punktów z kontrataków, to akurat będzie widać w tym podsumowaniu pierwszej połowy. Tutaj pierwsza moja asysta do Joakima. No a tak to właśnie wyglądało. Kolejny mecz i kolejna pierwsza połowa, której jestem gwiazdą. A z drugiej strony Oklahoma grała świetnie jako drużyna. Sporo rzutów zza łuku i w dużej mierze też przeze mnie, gdy w złych momentach podwajałem. Tutaj jest akcja Westbrooka i proszę bardzo, odpalił trójkę, nie był pilnowany, odpuszczaliśmy go w tej serii, a w tym meczu trafiał. Widzieliśmy trzy trójki Oklahomy, trzeba nad tym popracować w drugiej połowie, bo może być niebezpiecznie, wszak 9 punktów to nie jest aż taka niesamowita przewaga, by nie można było jej roztrwonić. Tutaj już mamy tej przewagi tylko 5 punktów, także szybko gracze Oklahomy zaczęli odrabiać, ale wtedy trzeba włączyć drugi bieg
i lider Chicago musiał włączyć się do akcji, a w tym momencie spójrzcie, tylko punkt przewagi, łatwo Oklahoma tego nie odpuści, tym bardziej, że fatalna strata z mojej strony, ale fenomenalny powrót i jedziemy z kontrą. Trzeba się zemścić, jak nie wykorzystają swoich sytuacji, to my wykorzystamy naszą. Tak jest, szkoda, że tu nie było faulu i prowadzimy 3 punktami. Atak Chicago dowodzony przeze mnie. Tutaj zagrywka quick triple, Mike Dunleavy będzie tu próbował się uwolnić. Podwójna zasłona dla niego, udało się, chociaż to miała być trójka, niech będzie dwójka. I 3 punkty przewagi w dalszym ciągu. Prowadzimy, ale łatwo nie będzie. Russell Westbrook rozgrywa, próbowałem mu zabrać piłkę, nic z tego, ale jest dobra obrona, nic mu nie dałem, chociaż Lamb dostał sporo miejsca od Derricka Rose'a, na szczęście nie trafia. A my wracamy z kontrą, będę miał tu trochę miejsca od końcowej linii i akcja 2 plus 1 w świetnym momencie, będziemy mieli 6 punktów przewagi. No, dowodzę dzisiaj moją drużyną, chcę wygrać zdecydowanie to mistrzostwo NBA już dzisiaj. Akcja Oklahoma, ale fatalne podanie, jest przechwyt, jedziemy z kontrą, czy będzie alley-oop do Derricka Rose'a? Nie, nie będzie, piękny dunk, tak jest, 8 punktów przewagi. To jest mój mecz, to są moje indywidualne popisy i to ja chcę ten mecz dla nas wygrać, to ja chcę dla nas wygrać to mistrzostwo. Spread one for fist, to musi wyjść. Tak jest, 8 punktów, odskakujemy. Oklahoma nie wydawała się groźna w drugiej części tego spotkania. 26 punktów, 4 asysty, tylko 4 asysty, ale tak jak mówiłem, to jest mój mecz. Tutaj flopy grane przez Oklahoma, przeczytane fenomenalnie przeze mnie. Kto ma czytać tą zagrywkę lepiej niż ja? No po prostu wykorzystuję ją często i gęsto w my team. Także w karierze nie stanowi ona dla mnie żadnego problemu. Piękna asysta w kontrataku. Fenomenalny mecz w moim wykonaniu. To jest mecz na miarę mistrzostwa NBA. Spread one for fist. Po raz kolejny Reggie Jackson. Jeszcze do mnie zdążył, ale był minimalnie za późno, a my jesteśmy już w czwartej kwarcie. To już są ostatnie fragmenty tego spotkania. A kto wie, może i sezonu. Russell Westbrook odpuszczony. No i trafił. To, czego się obawiałem. Świetny mecz Westbrooka. 9 na 14 z gry, ale aż 4 straty. Kryją już na całym boisku gracze Oklahoma. Trzeba to wykorzystać. Faulowany jestem brutalnie po raz kolejny. Oba wolne musiały być celne. 31 punktów, 5 asyst. Niecałe 8 minut do końca meczu. Tak jest, izolacja na mnie. Ja tu jestem sterem, żaglem i okrętem, ależ pięknie to zrobiłem. Westbrook ograny. No to jest właśnie to, to jest właśnie to. Jest jeden lider w Chicago. 33 punkty, 5 asyst. Ale prowadzimy tylko 4 punktami. Oklahoma nie podda się bez walki. Kolejna zagrywka zagrana na mnie. Nic z tego nie wyszło. Ale ja jeszcze dostałem piłkę. Mam tu sporo miejsca. Russell Westbrook mi zostawił i proszę. Taka trójka wchodzi. Nie, jednak to była dwójka, ale jest ok. 6 punktów przewagi, 5 minut do końca. Jest coraz lepiej, jest coraz piękniej, coraz bliżej tego mistrzostwa NBA. Derrick Rose niepilnowany rzuca i nie tym razem. Oj, słabo to wyglądało w pewnym momencie, ale udało się nam zdobyć punkty. 101-93. I my ciągle walczymy. Zagrywka na Derricka Rose'a, nic z tego. Mam tu sporo miejsca, nie odważyłem się rzucać trójki. Będę wchodził pod kosz, będę faulowany, nie, ale są punkty. 105-97, coraz bliżej tego mistrzostwa. Pick and roll z buzerem, nie. Nie odważyłem się podać, ale tak czy tak do buzera piłka trafiła i jest 10 punktów przewagi. Nic nam już chyba nie odbierze tego mistrzostwa. No, tutaj musiała się zdarzyć jakaś katastrofa w końcówce. Buzer po raz kolejny niepilnowany. Są punkty, znowu dyszka. Oklahoma chyba już nie wierzy. Oklahoma już nie wierzy. 109-101. Teraz gramy spokojnie, izolację, pick and roll, proste akcje, buzzer. To była postać czwartej kwarty tego spotkania. 10 punktów, minuta 15 do końca. Wy już wiecie, co to może oznaczać. 50 sekund i 10 punktów. Nic tu się nie wydarzy. Spokojnie, szanujmy zegar. Żeby Oklahoma nie dać szansy nawet na cud. 40 sekund do końca, jak ten czas słodko płynie. 36, próba podwojenia, od razu oddaje piłkę Carlos Boozer. Dobry mecz był w jego wykonaniu, a szczególnie ta czwarta kwarta, mój rzut rozpaczy i byłem faulowany w takiej sytuacji. No to jest chyba już koniec. 29 sekund, 10 punktów i posłuchajcie publiczności w United Center w Chicago. Co też takiego ciekawego oni mają mi do przekazania, co myślą o mnie, posłuchajmy.
Tak jest, MVP, MVP skandują kibice w Chicago, na to czekałem cały sezon. No i popatrzmy, ostatnie sekundy tego spotkania, ostatnie sekundy tego sezonu, ostatnie sekundy tej serii, 113-104, jeszcze tutaj bliski byłem straty, sporo z tych strat miałem w tym sezonie, ale nie zakończę go w ten sposób. 39 punktów, 7 asyst, 4-2 w finale NBA wygrywa Chicago z Oklahoma City Thunder, my się cieszymy. Wow, co to była za seria, co to był za roller coaster. Dzięki wam za oglądanie każdego jednego odcinka tej serii, dzięki wam za oglądanie tego odcinka, bo było po prostu świetnie, było wspaniale i mam nadzieję, że w NBA 2K15 będzie jeszcze lepiej, o ile może być lepiej, bo w tym momencie mi się wydaje, że po prostu nie może, no było po prostu pięknie, było pięknie. Wow, już nie mogę się doczekać kolejnej edycji NBA. Zobaczcie jeszcze dekoracje, jak wypadliśmy na tej dekoracji i czy faktycznie otrzymałem tą statuetkę MVP finału, chociaż to się wydaje formalność, tak wyglądają trybuny United Center, tak się cieszą kibice, a ja żegnam się z wami, dzięki za obejrzenie całej serii, dzięki za obejrzenie tego odcinka, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i jeszcze raz dzięki, cześć! Congratulations to the fans, the coaching staff, and the wonderfully talented team. Your 2014 NBA champions, the Chicago Bulls. This is the moment you dream about growing up as a kid. I mean, this is something that each and every one of these players will remember forever. From the owner of the team all the way down to the ball boys, you have to hand it to the entire organization, Steve. They work together to get right here. And what better way, Kevin, to give back to the loyal fans of this franchise than to finish out this series, this whole playoff run, actually, in front of the home crowd. What a night. And deserving the award named for Bill Russell, the ultimate champion. Congratulations to the winner of the Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award.